Festung Breslau ma bronić się do ostatniego żołnierza, rozkazuje Hitler. Twierdza mająca odeprzeć ofensywę Armii Czerwonej upada 6 maja, 4 dni później niż Berlin. W walkach ginie 8 tysięcy żołnierzy sowieckich i 6 tysięcy niemieckich. Ofiar cywilnych jest jeszcze więcej. 80 tysięcy pochłania oblężenie, a 90 tysięcy ponosi śmierć w trakcie ewakuacji. Wrocław staje się ziemią niczyją. Bydlęcymi wagonami przywożeni są polscy mieszkańcy Kresów należących teraz do ZSRR. Te same pociągi wywiozą już wkrótce innych wypędzonych – Niemców. Polski dziki zachód przyciąga początkowo głównie szabrowników. Zniszczone miasto plądrują też Sowieci, zacierając ślady swoich działań pożarami. Ofiarą płomieni padają zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej, Muzeum na Placu Zamkowym, wieża kościoła Marii Magdaleny. Krążą plotki o hitlerowskiej organizacji podziemnej Werwolf, która ma rzekomo mordować polskich przesiedleńców. W mieście kwitną szaberplace. Liczni przybysze sprzedają tu swoje łupy i znaleziska. Niemcy wymieniają na jedzenie to, co udało im się uratować przed kradzieżą i zniszczeniem. Z zasobów Wrocławia czerpią też inne miasta. Wrocławskie tramwaje zostają przekazane do Warszawy. Już wkrótce na polskich dworcach kolejowych pojawią się plakaty głoszące, że ziemie zachodnie to czekające na zasiedlenie polskie Eldorado. Jeszcze w trakcie walk o Festung Breslau w kwietniu 1945 roku prezydentem Wrocławia zostaje Bolesław Drobner. Krakowski socjalista powołany przez marionetkowy rząd tymczasowy ma być narzędziem Moskwy. W ten sposób zaznaczone zostają polskie roszczenia do stolicy Dolnego Śląska. Odbywa się to wbrew międzynarodowemu prawu, co więcej, we Wrocławiu urzęduje również niemiecki prezydent. Bolesław Drobner urząd prezydenta pełni tylko przez 36 dni. Wcześniej nigdy nie był we Wrocławiu. Był za to w rosyjskim łagrze, co nie przeszkadzało mu podsumować Stalina słowami człowiek, z którym można porozmawiać o wszystkim. Pan Bolesław według wspomnień walczy jak szaleńczo odważny Odyniec i to przeważnie w dobrych sprawach, a przynajmniej zawsze w dobrych intencjach. W zrujnowanym mieście szybko udaje mu się uruchomić elektrociepłownie, wodociągi i gazownie. Chce też wycofać pieniądze, a ludziom w zamian za pracę zapewnić wyżywienie, mieszkania, bez czynszów, a nawet opał i rozrywki. Podczas parady wojskowej we Wrocławiu polscy żołnierze kroczą dumnie ulicami miasta, depcząc faszystowskie flagi. 9 czerwca 1945 roku kończy się Republika Drobnerowska. Pierwszy prezydent Wrocławia odjeżdża do Krakowa, nie doczekawszy nawet pierwszego wydania nowego tygodnika Nasz Wrocław z tytułem swojego autorstwa. Podobno gubią go jego utopijne pomysły. Istnieje też hipoteza, że zbytnia samodzielność pierwszego prezydenta nie podoba się władzom. Od jakiegoś czasu UB śledzi każdy krok socjalisty z Krakowa. Nadaje mu pseudonim Chwiejny.